Jeżeli dobrze spojrzymy na nasze życie, to zobaczymy, że nikt nie potrafi napełnić naszego serca. Ani moja żona, ani mój mąż, ani przyjaciele, ani rodzina, ani wyjazdy, ani wakacje, ani sukcesy, bo ciągle nam coś brakuje. Ciągle nam brakuje tego prawdziwego wina, o którym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii. Tego wina, który może rzeczywiście napełnić serce radością i pokojem. Bo zauważmy, ciągle nasze serce jest tęsknione. Ciągle nam czegoś brakuje, chociaż mamy wiele w życiu. Maryja dzisiaj w Ewangelii jest bardzo zatroskana i mówi swojemu synowi: synu, nie mają już wina. Dzisiejsza Ewangelia to nie jest opowiadaniem o jakimś weselu, które się wydarzyło kiedyś. To jest opowiadanie o mnie i o tobie. To dzisiaj Maryja, matka Kościoła, matka zatroskana, która widzi, że człowiek nigdy się nie nasyci, która widzi, że człowiek chyba w dzisiejszych czasach jest najbardziej nieszczęśliwy. Dlatego dzisiaj w Ewangelii mówi: proszę was, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Skosztujcie tego wina, które daje wam Jezus Chrystus. W psalmie czytamy: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Ten, kto zakosztował Jezusa Chrystusa, ten, kto spróbował smak wiary, wie, co to znaczy szczęście, wie, co to znaczy radość i kiedy ją straci, będzie robił wszystko, żeby ją odnaleźć. Radość świata jest chwilowa. Wystarczy jeden problem, jeden upadek, wystarczy sprzeczka i już nie jesteś szczęśliwy, już nigdy nic cię nie zadowala. Ale radość Chrystusa pozostaje zawsze. Kiedy jesteś chory, kiedy masz problemy, kiedy cię nie wychodzi, wewnętrzny spokój zawsze cię prowadzi, zawsze sprawi, że się podejmiesz, zawsze sprawi, że będziesz walczyć. Skosztujcie radości Chrystusowej, posłuchajmy naszą Matkę, nie bójmy się, trzeba tylko chcieć. I to jest pytanie, chcesz dobrego wina, chcesz dobrej radości, czy chcesz wciąż żyć tanim winem, tanią radością i tak być szczęśliwym? Dzisiejsza Ewangelia nam mówi też o tym, że Jezus Chrystus przychodzi, by dać ludzkości szczęście, by dać im radość. Możemy w to uwierzyć? Bóg nie przychodzi, by zabrać. Bóg nie przychodzi, by wziąć coś od człowieka. Bóg przychodzi na ziemię, by dać szczęście, by zmiany. Życzę wam miłego dnia. Szczęść wam.